Mówiąc o rzeczach niemożliwych do zrealizowania, dzisiaj niemożliwe staje się możliwym, ponieważ ostatnie 48 godzin spędziliśmy w Służbie Ochrony Państwa. Mówię my, ponieważ dołączy do nas Kacper Błoński. Zobaczymy, co w ogóle trzeba zrobić, żeby dostać się do takich służb i przejdziemy elementy podstawowego szkolenia. No! Ewakuacja! Woda nisko. SOP to jedyna w Polsce rządowa agencja posiadająca prawie 100-letnią historię w ochronie VIP-ów w kraju i za granicą. Ich priorytetem jest ochrona m.in. prezydenta, premiera RP, ale również wszystkie głowy państw odwiedzające Polskę. Z tego co wiem, jest to również pierwszy raz, kiedy dopuścili jakiegoś twórcę internetowego z zewnątrz, aby zdradzić, jak wyglądają niektóre elementy treningowe. Żeby jednak do tego doszło, najpierw musimy przejść podstawowy test sprawności fizycznej. Dużo nie ma co pokazywać, ale generalnie... Tak to dookoła wygląda. Teraz co, EKG, tak? Tak. No. Wszystkie badania porobione, cukier zmierzony, ale zjadłem od razu przed wejściem 300 ryżu, 200 indyka i cukier wywalony, ale to do przeliczenia. O. Z tych łazienek, tak? Przychodzą pawie normalnie na teren, moi drodzy. Ja teraz wyszedłem właśnie od lekarza, patrzę, paw, biega. Czyli po prostu musimy zaliczyć ten pierwszy tor, żeby w ogóle zobaczyć, jakie macie atrakcje dalej. Przygotowany. Ja już zaliczyłem, nie? Ja już jestem po, więc teraz kolej na ciebie. Prowadź rozgrzewkę, pokaż jak to się robi. Nie, no jak to profesjonalna rozgrzewka, ja chcę się nauczyć czegoś tutaj, tak? Kolejne dwa dni nagrań, wychodzisz stąd, wiesz. I wracamy. Trzy więcej w łapie. Podajemy wiek, żeby kategorię wiekową do liczenia egzaminu podać, tak? Okej, czyli jeszcze się zaliczam do tych najmłodszych? Tak. Ja teraz 25 będę na końcu. Już? Już? A ty ile? 30? 30, no. Nie! Jestem druga grupa? Jestem za stary. Pierwszy pokres jest pociąganie na drążku. Ile na zaliczenie? Minimum 4 podciągnięcia. Najniższa liczba punktów. 12 podciągnięć daje wam najwyższą liczbę punktów, czyli 3 punkty za tą konkurencję. Łącznie musicie zebrać minimum 7 punktów, żeby zaliczyć całość egzaminu. 4 konkurencje, dobra. Czyli można mieć 12 maksymalnie. Dokładnie. Wyprostowane łokcie w pełni, broda na drążek i znowu wyprostowane łokcie. Możemy się bujać, możemy nie robić tego typowo siłowo, możemy robić to technicznie, jak to woli. Tak ja sobie. Teraz jestem 2 miesiące po przerwie w ogóle od ćwiczeń. Jak mi tam najwyżej minuszkę podłożycie. Dobra, chroni papier. 3, 4. I ja zaczynam. No, dobra, sporo. Lecimy. No to lecisz. Mocno prosto, 2, nie pal. Dawaj, dawaj. Widzisz, bujasz się spokojniej. Dobrze, jest mocno. Dobrze, dobrze, nie ma wstydu. Dobrze, nie ma wstydu. Lecisz, lecisz. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze, jeszcze wisisz, wisisz. 8! Dawaj! Dawaj jeszcze! 8 zaliczone. Dobra, jest 8, jest dobrze. 8 to jest 1,5 punkta. Czyli połowa. Połowa. I tak jestem zadowolony, bo ja się nie pociągałem nigdy za dużo. 2 lata temu jak zaczynałem ćwiczyć to 0, ale teraz się nie potrafiłem pociągnąć. 13, 14. Dobra. Pierwsze jest. Krok bliżej. Druga konkurencja. Są to skłony brzucha w leżeniu tyłem. Nogi pod pierwszy lub pod drugi szczebelek. Próba jest zaliczona, kiedy dotykamy łokciami materaca, dotykamy łokciami kolan. Minimalna ilość, która zalicza na pół punkta. 34 w minutę. Maksymalnie 56, 3 punkty. 56? 56. Stary, to jest dużo. No dobra. Gotowy? No. Start. Ręce splecione. 30. 40. Ręce o materac. Dawaj, 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 dawaj! Mało zostało. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedziesz. Dawaj. Aj. 4 zostało. Tak? Gotowy? Gotowy. Start. I trzymaj tempo. Łokcie, łokcie. O, bardzo dobrze. Dawaj, łokcie. Proszę! Mocniej łokcie, mocniej łokcie, mocniej łokcie. Ładuj w glebę łokcie. Dobrze, dawaj to, jeszcze. Dawaj, łokcie gleba. Stop. Jest. 44. Nogi miałem za słabo zblokowane. Ja sobie przesuwałem na ten. I w nich czułem, że nie mogę się dobrze zablokować. Ale technika była dosyć dobra. Te walnięcia o materac zazwyczaj pomagają. Odbijają trochę, nie? Dokładnie. I większość osób, która u nas robi rekordy, właśnie w ten sposób wykonuje brzuszki. Okej. Punktów masz 1,5.
Ej, to ty zrobiłeś 10 więcej? Ej, nie, ja zrobiłem 50, to jest 44. No, jest zajebiście. Następną konkurencją jest rzut piłką lekarską w przód. Piłka waży 3 kg. Ważne jest to, żeby nie przekroczyć linii po rzucie. To po pierwsze. Po drugie, nie możemy mieć jednej nogi zakrocznej. Wszystko musi odbywać się równolegle. Po rzucie możemy wyskoczyć i dopiero wylądować telemarkiem, ale nie przed linią. 10 metrów to jest maksymalny wynik. Najlepsze, co można uzyskać. 6 metrów najmniej. 3 podejścia, najlepsza próba zaliczona. To ciężkie jest? 3 kg piłka. To jest git. Pierwszy testowy. Easy. 10 zaliczone. Easy. O! Spróbujemy jeszcze. 10 zaliczone. Ja tu już nic nie pobiję. Dobra, to ja ostatni rzucam. To ja już tylko spróbuję z jakiegoś rozbiegu. I teraz czy całe dasz radę? Nie da rady. Dobra, to ja też z rozbiegu. Rozbieg, nie spal. Oj! Nic mi to nie dało, bo się wyszliśnęła. Ale dalej, też dalej trochę. Ostatnia konkurencja, która została. Jest to bieg wahadłowy 10 razy 10. Zaczynamy z zielonej linii. Jeśli zrobicie poniżej 30,5 sekundy, to macie maksa. Jeśli zrobicie powyżej 33, to macie 0. Start! Dwa. Pięć. Sześć. Osiem. Go AJ! Dziewięć. Już. Koniec. Jest zaliczony na maksa. Start. Raz, dwa, sześć, siedem, jeszcze dwie długości, dziewięć i mocno do końca, mocno! AJ uzyskał 11 punktów na 12 możliwych. Kacper uzyskał 9 punktów na 12 możliwych. To jest bardzo dobry wynik. Dobra. Gratuluję, zdaliście obydwoje egzaminy wstępne do Służby Ochrony Dzięki Państwa. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Patrz, gościu, ty, to jest bardzo miłe ogólnie. Nie, to dobra, ale bo to jest koszulka z mojego sklepu, iPad. Zrobili nadruki we własnym zakresie. Służba Ochrony Państwa, SOP. Kwalifikacje zaliczone. Teraz zobaczymy, co tutaj się dzieje na terenie. Dobra, to tak tytułem wstępu. Każdy z Was jeździ samochodem. Za chwilę nasi koledzy instruktorzy pokażą Wam, jaka jest różnica między tym, jak się powinno jeździć, a jak jeździ każdy przeciętny Kowalski. Każdy się pyta, czy uczymy kierowców wychodzić z poślizgów. Nie. Uczymy kierowców, jak nie wpadać w poślizg. To jest ta zasadnicza różnica. Więc przygotowaliśmy dla Was tutaj takie średniej klasy samochody. Bardziej skupimy się na technice. No dobra. Wydaje się to bardzo proste i każdy potrafi to robić. A my udowadniamy właśnie niejednokrotnie, że są z tym problemy. Znaczy ogólnie ja nawet nie próbuję udawać, ja kierowcą nie jestem dobrym. Mam też sam sportowe w miarę auto, więc ja się czuję, że jestem dobrym kierowcą. Zobaczymy jak bardzo tutaj panowie powiedzą mi, że nie się mam mylisz. Racji. Zanim wejdziemy do samochodu, to przejdziemy sobie do symulatora, w którym się, że tak powiem, przekręcimy. Telefon tam schować, żeby nie wypadł. A te miszki, które są w środku samochodu, mają nam pokazać to, co wszystko mamy w samochodzie. Więc fizyka, tak? Dokładnie. Jesteście zapięci, zamykamy drzwi i ja zaczynam obracać. Dobrze, bo tak specjalnie. Ja się to samo. Zaciągnę. Zawsze za kierownicą dobrze ustać. Lusterczko. Muszę mieć VIP-a z tyłu też na oku, tak? O, a to już idzie. Leci ty. Stary, ogno. O, bracie. Ognojku. O, gościu, nie? Jak latasz wszystko. O, masakra, stary. No latają. Ja już mam kolano przy brodzie, stary. Sam bym sobie jeszcze już zębę wybił. Ja dobrze się na biodrach zawiesiłem. A ty się usztywniłeś. Tak, ja mam na biodrach. Jak masz wypadek, to wiesz, w szoku jesteś. Nie no, nogi połamane bym miał, nie? Ja się czuję jak na rolku. Jest dobre. Jest beka. O, to jest nieprzyjemne. Jazda, jeszcze, patrz! Gościu, patrz na mnie, spróbuj otworzyć drzwi. Otworzyć drzwi. Co? A spróbować. O! Ała! Ciężkie. Stary. Ciężkie, no. O, gościu. O, teraz rozumiem. Normalnie na kanale. Dawaj. Otworzyłem. O, bardzo dobrze. Da! Dobra, zamykam. Dobra, jest. Jest git. Trzeba szybko koordynować sobie i dopiąć.
i skorzystać z całej siły pasa. To jest długa ta przejażdżka, ja myślałem. Chyba, że parę aut nas stuknęło. Ja myślałem, gościu, że to chwila będzie trwała, jak się cieszą wszyscy. Jak? Dobrze, no. Zajebiste. Pasy jest... warto przypiąć dobrze. Warto, no. Nie, jest koniec. Zobacz, symulator zderzenia, tak? Atrybut, zawsze coś się wozi. To jest moja micha z żarciem, zawsze jest. No właśnie, lubisz dużo jeść, zawsze w trakcie jem. Jazdy też wozisz. Zamknij oczy, tak jakbyś sobie gdzieś tam jechał, ktoś prowadzi pojazd. To myślę, że to było mocniejsze hamowanie tak naprawdę. Jaką prędkość poczułeś? Ile mało, mało było, wolno było pewnie, nie? To ale cel co? I później dowiemy się, jaka realnie była ta prędkość. Prędkość? Tak. 10 na godzinę? No. To też pokazuje, jak pasy chronią, nie? Jak są dobrze dociśnięte, jak jesteś blisko i jak to cię ratuje. Dobra, obstawiam, że to było... 10 na godzinę. To ja dam 15. To niecałe, to było około 7 na godzinę. A to tutaj. Ha! Taka ciekawostka, uderzając z prędkością 50 na godzinę w ścianę właśnie, czyli takie uderzenie. Jak myślisz, jaką masę ciało uzyska? Ważysz powiedzmy 100 kg. Ja daję, że 500 kg. Nie, bo to 5G by było przeciężenie, tak? No z 500 kg. Ponad 4 tony. Wow. Masz, wybierz sobie. To ja srebrny. Dobry kierowca musi mieć ręce rozgrzane, tak? Taka rozgrzewka właśnie kierowców, tak zwana kreska, linia. Tak macie szybko kręcić w jedną do oporu, aż poczujecie opór. Technika kręcenia w tej chwili dowolna. Koła tylko mają nie wyjść poza tą linię. Ale wszystkie, w sensie przednie koła, czy...? Przednie koła. Czy najpierw ustawiamy góra-dół, czy przód-tył? Przód-tył. Ja bym ustawił jednak góra-dół, bo fotel nie idzie nam pionowo do góry, tylko on zawsze idzie pod kątem do przodu. Tu robimy sobie przestrzeń po to, żeby właśnie w trakcie dachowania też jeszcze mieć ten bufor tutaj taki bezpieczeństwa. Maksymalnie, jeżeli wciskam tą nogę, to musi być lekko ugięta. Tutaj oparcie było bardzo mocno rozłożone. Całe łopatki tutaj pływały po tym fotelu. Do tego nie możemy dopuścić. To oparcie powinno być w granicach 90-110 stopni. Ten zagłówek powinien nam sięgać do szczytu głowy. Nasze ciało zachowuje się jak bicz, więc leci najpierw do przodu, a później jest efekt bicza, czyli głowa nam odchodzi do tyłu. Puszczasz gaz, nic nie dotykasz. I kręć sobie. Kręć lewo i prawo. Teraz już szybko, wiesz. I w drugą. O, dokładnie. Ja tu teraz patrzę właśnie na tą kierownicę, jak nią kręcisz. To jest dla mnie bardziej istotne. Niż to, czy tam koło wyjdzie przypadkiem za linię. I w drugą. I w drugą. I w drugą. Tutaj te słupki 3 nadają ci kierunek, w którym trzeba pojechać. Trzeba się zmieścić tutaj w te bramki, przejechać i dojechać tutaj do tego momentu. Tutaj następuje zatrzymanie i będziemy jechali teraz tą samą drogę, tylko do tyłu. Do tyłu? No. No i jedziemy to samo, co przejechaliśmy teraz. Będziemy jechali to do tyłu. Tutaj obserwujesz... A ty nie możesz patrzeć na kamerkę? To znaczy mogę, tylko że ja w tej kamerce, wiesz, nie widzę tak wcale dobrze jak... Stary, no dobra. Nieźle. Kurde. Dobrze, że mówiłem od razu, że nie mam dużych umiejętności. Zobaczymy, kto lepiej i kto szybciej. Zróbmy jakiś zakład. Tyłem myślisz, że zrobisz? No myślę, że tyłem lepiej niż przodem. Czy bardziej, kto więcej pachołków strąci? I czas, i pachołki. Dokładnie. I każdy zawsze... pachołek to niech będzie doliczenie czasu jakiegoś. 5 sekund. Nasze garaże też... Face to face zróbmy. Nie ucierpiały. Powodzenia. Dobra, no lecimy. Palę gumę, normalnie będziesz wąchał dym. No i ile rzucamy? Dobrze, niech będzie. 3, 2, 1, Kurde, nie wiadę. No nie! Jest lipa. Muszę z domu. Co jest, synu? Ominąłem tyle! Co jest grane?
Aż czuję adrenalinkę. Dobrze, panowie, ale mnie szkolicie szybko. Co jest? Gratulacje. Co jest ze mną? Ile słupków masz? 2:17. Jest minuta 41. Ale tam jeszcze byłem szybszy. Ty specjalnie tak powoli jeździłeś na tych kółkach? Nie. Czy o to... nie, ja nigdy nie jeździłem. Ale ty kierowałeś teraz? No wiesz, zamiana szybka, nie? Żyłka widziałem, że kierował w połowie. Żyłka jest najlepszy, tak? Tyłem. No zobaczmy, jak to wygląda. I w jedną furę wsiądziemy, nie? No to którą wybieracie? Kamera. Dobra, już zwycięsko. Tam gdzie kamera. Dobra, to teraz sprawdźmy, jaki czas będzie miał profesjonalista. 3, 2. Tak, leci. To uśmiech, to uśmiech. Ale krzyk, żywiźnie! Nic nie stukłeś? Nie strąciłeś? Lusterka mi zasłania. O, przepraszam. Doliczymy sekundę. Bościu. Dobrze. O kurde, gościu. 44 sekundy. Aha. Dzięki. Kolega Tomek właśnie pokaże też jeden element. Ewakuacja z miejsca, gdzie dojeżdżamy, może być zagrożenie. Zwrot taktyczny typu J. Dobra, z tyłu chcesz się z przodu? Jak, a ty jak? Ja mogę z tyłu. Wolisz z tyłu? A możemy we dwójkę? Możemy razem z tyłu. Podobno z tyłu są mocniejsze do zdania. Witam, panie prezesie, na spotkaniu. Witam. O kurde! O stary. To nic nadzwyczajnego. To jest podstawa. A co ile opony zmieniacie? Na treningach zakładamy treningowe opony, te, które ulegają już totalnemu zniszczeniu. Ale widać, że taki stan nieważkości jest, tak, aż zawieszony. Przeciążenie jakieś. W dalszej części tego materiału zobaczycie elementy szkolenia poświęconego ochronie VIP-ów, co jest specjalizacją WZS, czyli Wydział Zabezpieczeń Specjalnych. Żeby dojść do tego etapu, musieliśmy zaliczyć drugi test sprawnościowy o znacznie wyższym poziomie trudności. Zawierał on bieganie, pływanie i elementy siłowe, dlatego postanowiłem wrzucić go jako osobny materiał, także subskrybuj kanał, żeby go nie przegapić. O kurde, stary. Wyszkolenie, komunikacja i zaufanie. To jest ten element zaufania. Teraz mieliśmy szybkie szkolenie. Zaraz będziemy odgrywać akcje odwzorowujące, powiedzmy, rzeczywistość. Na tej sali mieliśmy przygotowania z samoobrony, z zabezpieczenia VIP-a. Panowie, najważniejsze w tym całym biznesie mieć ręce wysokie. Jeżeli ktoś będzie miał ręce tak jak ty teraz, to na pewno nie zdąży. To jest tak bardzo niektórzy sobie w kieszeni ręce trzymają. No i tyle, co w kieszeni, co łapią się tutaj za poły. A tak. Mamy albo łapiemy się za poły, tak trzyma. A jak naprawdę jest tego tłumu dużo i naprawdę czujemy, że coś się zaraz może wydarzyć, to rączki to wytrzymamy tutaj. Jeżeli będzie niebezpieczne narzędzie, jakiekolwiek, to zanim ja sięgnę po broń, albo ścięgnę po fałkę, to na pewno mi się nie uda. Mm-hmm. Dlatego w pierwszym moim elemencie zawsze są ręce. To jest wbrew pozorom dość ważny element tego wszystkiego, ponieważ teraz osoba ochroniona ma bezpośredni kontakt, więc musimy zawsze brać pod uwagę, że ty możesz zrobić coś złego. To jest punkt całkiem newralgiczny. Osoba ochroniona chciałaby w końcu przestać się z tym mówić. A ja jestem przechodnim. A ty trzymasz cały czas. A ty cały czas trzymasz. Słuchajcie, panowie. Absolutnie nie dopuszczamy do czegoś takiego, nie? Boże, czasami Boże. Na początku wystarczy tylko złapać i powiedzieć, że już dziękuję. Już dziękuję. Ale ja to tak lubię. To wystarczy jak jakikolwiek nowy bodziec, bo dochodzi, mamy tylko jeden uścisk, dochodzi nowy bodziec, jakikolwiek chwyt i ludzie czasami przytomnieją, puszczają, przechodzimy dalej. Czasami to nie wystarczy. Nie wystarcza ten jeden bodziec, musimy dorzucić bodziec bólowy. Tutaj jak zgiegniecie sobie nadgarstek, mamy taki mały dołeczek. Nie. I tutaj powolutku coraz mocniej będziemy chcieli docisnąć. Mi tata tak robił. To nie chodzi o to, żebyś ty bólowo tą rękę puścił, ale tutaj ty po prostu nagle spojrzysz na mnie, co się dzieje i mówimy, już dziękujemy. Mhm. I to wystarcza, czasami. Natomiast jak złapiesz bardzo mocno, zostaje nam dźwignia na kciuk, dłoń na kciuk, tu się zgina. W zgięciu, czyli to. Ja się wczułem, cały czas jestem gotowy. Czujesz tym tematem, dawaj jeszcze raz, ty się zobacz z Ernestem, ja tobie też pokażę te wszystkie bodźce bólowe. Jest, hop. No i otwieram rękę samą. Cały się rączkę otwiera, nie? Tak jest. Jak zobaczycie, wygląda to bardzo gładko.
nie zrobiłem ci żadnej krzywdy. Tak jest. Z jednej strony, a z drugiej strony nie jesteś w stanie bólowo przytrzymać tego kciuka. Tak, musiałbyś być pod wpływem jakiejś naprawdę lepszej chemii, żeby taki ból wytrzymać. Okay. Przechodzicie dalej. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy. Taka postawa jak dziękujemy, dziękujemy. Zobacz to, że ten pan będzie do ciebie niepotrzebnie agresywny względem ciebie, a przez to i do osoby ochranianej. Jasne. Musisz zachować pełną kulturę osobistą. Mhm. Przepraszam bardzo, proszę już puścić. Przepraszam, ale proszę już puścić. Proszę puścić. Jaki zadowolony! Puścił! Teraz dźwigienka na kciuk, tylko panowie szczucie, nie? Proszę już puścić. Proszę puścić. Może pan wewnątrz ode mnie? O, bardziej ma. O, dobra, nie chciałem przesadzić z mocą. Najlepiej sprowadzić rękę daleko i wykręcać. Teraz ja jestem tak samo. Tutaj trzymam sobie rączki. Ja pan, przepraszam pana. O, mamy. No, no, jedyne co rozumiem z tego naboru. Myśl o tym, że najpierw jakkolwiek cię złapię. No, dobra. I z drugiej strony. Dawaj z drugiej strony. Także teraz idziemy się ubrać w garnitury i zobaczymy jak to wychodzi w praktyce. Teraz się prawdziwa zabawa zacznie. Prezydent w Nike'ach. Pragnę zauważyć tylko, że to jest najbardziej nieprawdziwy scenariusz ubioru. No garnitur okej, przy politykach, tak? Legit. Jest legit, adidaski są. Słuchajcie, ja was zaraz zostawię w szyku. Główne osoby pracujące to te dwie osoby. To jest wasza osoba ochroniona, czyli najważniejsza. Waszym zadaniem będzie wypatrzeć w tłumie podczas tego szybkiego przejścia niestandardową rzecz. Przejdziemy do końca i ja na końcu się spytam, co widzieliście. Jedzie, pójdzie z przodu? Dawaj z lewej. To jest osoba ochroniona, dawaj z lewej. Dawaj Kacper tam z tyłu. Do lewej. Zabrałeś mi pozycję. Okej, to kompletnie. Ej, zabrałeś mi pozycję moją, co ty mi wygrałeś? Kompletnie nie ogarnę. Ja miałem być przed tobą? No tak, to ja z tyłu. Czy widzieliście cokolwiek? No nie, bo ja się tak skupiłem na tym, że on mi zabrał pozycję. Raz widziałem tylko przykurczone dwa palce, ale nie wiem. Było lepiej. Nic nie widzieliście, ale chociaż poszliście mniej więcej w tych miejscach, gdzie macie iść. A jak dobra. Się mówi do ciebie? Przyjrzę, jak się chodzi, już mówisz. Dobra. Nóż w ręku. 15. Za 15 druga. Teraz postaramy się cokolwiek zobaczyć. Nic. Kto miał ręce w kieszeni? Nie możemy od tych ludzi wymagać, żeby wyciągnęli, natomiast powinniśmy im powiedzieć. Proszę wyciągnąć ręce. Bo no coś może mieć coś. A my tego nie widzimy, bo te ręczki są w kieszeni. Tak samo jak ktoś stoi, tak? To też jest niestandardowe. Zawsze zachowanie. Chcemy zobaczyć ręce. No to... A jak mam zatrzymać szyk? Tam widziałem, ktoś trzymał jakieś takie... okrągłe, czy to jakiś tłuszcz, czy coś. Zobaczymy, co będzie dalej. Tu już poszło trochę lepiej. Ustawcie się szybko. A mam zatrzymać? Mam na, wtedy cały... Nie. Panowie, chodźcie. Ja wiadomo, co chodzi, no wiesz. No. Tak jak powiedziałem na macie. My nie jesteśmy od niedopuszczenia ludzi do osoby ochronionej, tylko od zabezpieczenia osoby ochronionej w trakcie dopuszczenia ludzi. Zatrzymujesz się tylko wtedy, ingerujesz w to, jeżeli stwierdzasz, że jest to niebezpieczne. Co może być niebezpieczne? Zabiera, tak? Wszystko. I nic. Co widzieliście? Ręce wyciągnięte, sięganie no, do niego, to na to tylko skupiałem się, patrzyłem. Pokażcie torby, panowie. Bomba tam mogła być. Ja pierdzielę. Torba. Nikt nie pomógł. Nikt nie pomógł. Co? Ty nawet nie widziałeś, nie?
Ja noża nie widziałem. Widziałem jak go łapnie. Nie, teraz widziałem jak go złapałeś. Okay. Cwaniak na go wskosem, no idzie. Gdyby było to naprawdę, muszę go tutaj złapać. Nie robię mu krzywdy i nie wykręcam, bo może jak mu powiem, może pan zostawić ten nóż? No oddaj, nic się nie dzieje. Ten człowiek jeszcze nie zaatakował ani ciebie, ani nikogo. Ale jest potencjalnym, idealnym zamachowcem no panu w ręce. Sytuacja jest podbramkowa. Ale nie kręcę tego pana, bo on nikogo nie atakuje. No bez przesady. Proszę no, puścić ten nóż. Ty masz ubieraczkę w okay. Do ogórków. Ale słuchajcie, ja nie obieniem ogórków na spotkaniu z jakimś prezydenta. No co, spijadłeś dzisiaj. Od tego miejsca resztę filmu kończę sam. Kacper musi się zawijać, a i tak spędził z nami prawie całe 48 godzin, że tak powiem, dwa dni nagrań. No to nie było naprawdę, to było sporo nagrywania. Dziękuję bardzo. Starałem się jak mogłem i dziękuję za zaproszenie. Elegancko. W międzyczasie odsyłam do profilów Kacpra w opisie pod tym filmem, a my lecimy dalej, jeszcze z dwie akcje sobie zrobimy, zobaczymy jak to wygląda. Pozdro i miłej zabawy życia. Teraz zrobimy podobną sprawę, którą robiliśmy na Macie. Zygi przywita się z ludźmi i w pewnym momencie coś się wydarzy lub się nie wydarzy. Słuchajcie, nie nastawiajmy się, że zawsze będzie atak. Co się wydarzyło? Poszturałem bossa. Było wejście mocne, gościa wjechał na bossa. No i wjechał na bossa, czy tylko się odwrócił? Znaczy właśnie to nie był atak, no to był taki super fan, no nie? Słuchajcie, więc było nie, szybko. Nie atakowałem, ale... Takie sytuacje dzieją się to często, że ktoś jest elektryczny, ale nie atakuje szefa. Ty musisz mieć ręce wysoko, uważać nad pana do końca, ale to nie jest jeszcze atak. Prezydencie, wszystko w porządku. Dziękujemy bardzo za pracę. Jest pan naprawdę w porządku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Już wystarczy. Już wystarczy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Co się wydarzyło? No nie chciał puścić gościa, nie? Porozmawiałeś najpierw? No tak za szybko zjechałem od razu. Nie poczekałem na sygnał od bossa. Dostałem później sygnał lekkie w łokieć, szturchnięcie i dopiero wtedy wiedziałem, ale wcześniej się podpaliłem i od razu zbiechałem. Ty nie poczujesz, że on mi miażdży łapę. No właśnie, ja poczuję właśnie, i wiesz, właśnie. I w tym momencie już poszło, że jest więc coś dostałem za... cynk na łokieć i dopiero wtedy już złapałem, no też nie zareagował. Później trochę spudłowałem kciukiem, no to już zgiąłem kciuk. Słuchaj, tak jak rozmawialiśmy na macie, dubla nie będzie. Jak się ułożyły ręce, tak już trzeba dalej działać. Tak. Nóż! Odciąłem sobie łapy. Co się wydarzyło? Taka robota. Pokaż rączki. To jest tylko szminka. A jazda. Cięte mam dłonie już. Dobre to zrobię. To była bardzo dobra puenta. Mam nadzieję, że czegoś się nauczycie i że dostarczyło wam to rozrywki. A już następny odcinek to są egzaminy do WZS. Także będziemy bić, że tak powiem, życiówki, rekordy. Siema. Cześć.